Witam was ze Stanonaka. Dzisiaj gramy w Ice z Krasue. Żartuję z Czesławem na koszmarze, oczywiście. Ten tekst znamy. Dzwonek szkolny ogłasza przerwy lekcje. Drzwi szkolne są otwarte podczas przerwy. Ok. Czesiu przyszedł. Straszny Czesław. Gdzie ta menda jest? Ani kroku dalej, chłopcze. Co? Nie sądziłem, że kiedykolwiek jeszcze usłyszę ten głos. No to usłyszałeś najwyraźniej. No. Gdzieś tam menda jest. Zobaczmy sobie zaraz, gdzie on oczywiście będzie. Ale ten barak jest troszeczkę dziwny. To jest bezpiecznie. Sprawdzimy. Jest gdzieś. Oj, co za menda, mendaczy. Zamęta z niego. Widzicie? Zauważył mnie. Widzisz mnie? Widzisz mnie, Czesław? Widzisz mnie? Nie widzisz mnie? A może mnie widzi? Tylko nie chcę powiedzieć, że mnie widzi. Mamy 18 sakiewek. Zobaczmy, gdzie on jest. Zamknęcie się z tym kundlem dla twojego... Zamknęcie z tym kudlem dla twojego. Dla kogo? Idzie na górę. Zostało nam jeszcze do znalezienia. Menda. Powinieneś dziękować smarkaczu. Jaki smarkaczu? Co on gada do mnie, Czesiu? Chociaż... Czesiu, nie wiem. Tak, czas spierdzielać. Ok, drzwi są pootwierane. Ratowałem ci życie. Czemu mi? Jestem bezpieczny w kiblu.
Gdzie jesteś zaraz? Mam worek jakiś. Mamy oczko, okej. Teraz ponownie cię uratuję. Mamy kolejny worek. Też mamy. Mamy tak blisko, jesteśmy. A ta menda znowu gdzieś tu lata. Czesiu? Jesteśmy blisko. O. Sami ojca swego, jak siebie samego. Co tutaj mamy? Kurde. Cały czas uciekaj, pisze. No, co za menda? Nie, no, już tu nie powinno pisać. Uciekamy. Ty tu przyszła tam. Przyszedł sobie tutaj zobaczyć, czy mnie nie ma. Koks. Jest na pewno gdzieś, ale nie wiem dokładnie gdzie. Co to jest za dzwonek? Bardzo biały, szkolny dzwonek. Niezwykłe, że nadal działa i wydaje się, że wpływa na drzwi dookoła. Dzwoni, to nie powinno się dziać. Wiecie co? Tak, nie wiem gdzie. Jest kurde to wyjście jedne. Nie wiem gdzie ta zaraza jest. Okej. Jest gdzieś na pewno. Uj. Co za cholera. Się ode mnie zaraz odczepić. Nie, tu nie ma. Ops. Nie no, praktycznie cały czas zgonię się z nim. A nic tak naprawdę nie robię. No. Samenda. Och ty zarazo! Super! Fantastycznie. Wiecie co? Tu gdzieś powinno być sakiewka. Znajdź wyjście, ucieknij. O nie, to był on, jestem pewien. Ten cholerny człowiek, jak on tu wrócił, byłem pewien, że chodzi za mną, goni mnie, dusi mnie jak kiedyś. Czy jest związany z tym starym miejscem, czym akurat ja? Okej. Czas ucieczki 8:49. Czesiu, oczywiście. Musiałem jeszcze raz to przechodzić. Rozumiecie to? Więc mam nadzieję, że mi się spodobało. W następnym odcinku dobrego pieska, który muszę odblokować miliony monet, a potem podwójnie kłopoty. A nie chcecie teraz? Napiszcie w komentarzach, więc elo!